i ruszyły. Dobrze wziął start i Zachar. I na razie prowadzi, ale tam do przodu przesuwa się Turin. Blisko jest Guerra. Na czele stawki galopuje Guerra, na drugiej pozycji Zachar, na trzeciej Turin, tam blisko. Na przedostatniej pozycji galopuje Peregrino. I Zachar na czele, Guerra na drugiej pozycji, Turin, następnie FSK, Piaron. Do celownika zostało jeszcze jakieś 1400 metrów. I na czele i Zachar, Guerra, Turin, FSK, Piaron, Peregrino. Nadal i Zachar, Guerra, dalej tam jest FSK blisko, po zewnętrznej galopuje Peregrino, ale do celownika jeszcze zostało jakieś 800 metrów i Zachar z przewagą, na drugiej pozycji Guerra, a na trzeciej FSK, następnie tam blisko Piaron, Turin i reszta. I za chwilę 600 metrów do celownika, Guerra z Zacharem. Następnie tam na trzeciej pozycji Piaron i za chwilę wyjście na prostą finiszową. Wyprowadza Zachar Guerra, a na trzeciej pozycji FSK. Guerra jest na pierwszej pozycji i Zachar na drugiej. Finiszuje Piaron. Guerra na czele, a na drugiej pozycji Piaron i Piaron już ją wyprzedza i jest pierwszy na około 250 metrów przed celownikiem. Piaron jest zdecydowanie na pierwszej pozycji, Guerra jest na drugiej, ale tam trwa walka o drugą pozycję. Piaron wygrywa gonitwę jak chce, a na drugiej pozycji w tej chwili jest tam przy bandzie, to jeszcze nie wiadomo, to będzie bardzo, bardzo krótko, bo tam o drugą pozycję walczyły aż trzy konie. Poczekamy na foto.